Witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Recycling Center Simulator. Tam wpisy były, komentarze, ej, zakończ tę serię, No kuźwa, no jak skończę, to zakończę. Co? Nudzi się, nie? Nie, no wiem, że się niektórym nudzi, ci, którzy nie lubią tej gry, no to wiadomo, no, będą marudzić. Ale jest gro osób, które akurat lubią. Więc, no cóż. Georgina, pokaż oferty. 105 kilo, bieramy to. Bieramy to. Szkiełko może być. Tutaj papier może być. I metal też może być. Nie wiem, ile tego wziąłem. 4. To coś jeszcze? O, tutaj można. Dzisiaj troszeczkę poprodukujemy. Jak będzie taka możliwość, oczywiście, tylko najpierw moich tutaj midlanców wyślę do roboty. A, zapomniałem, że mam ich 6, a nie 5. No dobra, trzeba jeszcze coś dobrać. Zaraz ci wyślę, poczekaj, bo mi się zlecenia skończyły. Ech, kurczę, no ciężko się przyzwyczaić do większego stafu. Może coś stąd, zobaczmy. Jak to tam wyglądało? Kilogramowo, żeby dużo było. Ale tutaj to nie wiem, czy było dużo? Coś powyżej 90 kilo? O, jest. No dobra, biorę bez negocjacji. Tam kumple pojechali, ten został. I tak czeka na zmiłowanie pańskie. Proszę bardzo, już. A tam się... I teraz tak. Zaraz zobaczymy, co możemy tutaj z tym fantem zrobić, tylko niech ja sobie popatrzę. A, no właśnie, bo tutaj trzeba by zaplanować pracę. Włączysz się sama? Złośliwa. A zobaczmy tutaj. Aha, tutaj to jeszcze jest, ale mogę też zlecić robotę. O. No i dobrze, niech się robi. Coś tutaj mam w drewienku? Mam. No to to samo. 100, 100, 100, pyk. I jeszcze tutaj niech się to od razu przerabia. Musimy mieć czym pracować i na czym pracować. A tutaj? O, tutaj to jest bardzo dużo. 100, 100, 100. Łącz. Już od razu niech się przerabia. Dobra. Metal. Też jeszcze został. Pięknie. I tu już niech się na sztabki przerabia. Oczywiście. Myślałem, że specjalne zaproszenie trzeba mu wystosować, ale jednak poddał się. Dobra. I tutaj to się później weźmie i tam machnie. No i tutaj oczywiście... Też niech się robi. Dobra, lecimy, bo mamy tak, dużo papieru, dużo drewna. Może coś z drewna tym razem, bo dawno nie było. Zobaczmy, drewno. Mhm. No mamy tutaj taką ofertę, 36 drewnianych pudełek plus do tego 30 brykietów drewnianych. To się potargujmy trochę. 6278 to cena wyjściowa tej firmy. My wyjdźmy z kwotą może 13 tysięcy, zobaczymy na czym to stanie. Zejdziemy od razu potem agresywnie do 10. O, ci też agresywnie poszli. No dobra, to dycha. To tym bardziej, że oni agresywnie poszli. No ładnie sobie poczynają. Czy stanie na 9 tysiącach? Czy się na to zgodzicie? To 8500. No i bardzo dobrze, znaleźliśmy złoty środek. Tu jest za trochę mniej. No i trochę więcej by trzeba było zrobić. Także niekoniecznie mnie to pasuje. Natomiast robimy 36 drewnianych pudełek. Proszę bardzo. I 30 brykietów. Tak? Tak.
No i dobra, i to byśmy mieli, to niech się robi, a my spróbujmy ponegocjować kolejną ofertę, może z jakiejś tam innej firmy, szkło, może coś ze szkła. Tu jest całkiem nieźle. Dobra, tutaj wyjdziemy z kwotą, powiedzmy, 19 tysięcy? Spróbujmy. Zobaczymy. No, oni to... to mogę im zejść, powiedzmy, na 16 tysięcy. Zobaczymy, jak oni się zachowają. Byłoby miło, gdyby... A no właśnie. To teraz my możemy zejść przykładowo na 14 tysięcy. I zobaczymy, co oni zaproponują. Elegancko. To my w takim razie 13 tysięcy. No to 12 tysięcy. No już się zgódźcie. To 13 tysięcy. Jak wam nie pasuje niżej, to może być wyżej. Nie możemy już negocjować. No dobra, 11601. Ale to i tak jest fajna cena. Więc w takim razie idziemy robić szklane bloki i co? I szklane słoiki. Niech tak będzie. I tych szklanych bloków mamy im zrobić 36, a szklanych słoików 30. No to niech i tak będzie. Proszę uprzejmie. Dobra. Może ja bym się zajął drewnem już, bo tam pewnie porobione wszystko. No tak, już brykiety się robią. Bajzon nie z tej ziemi. I proszę bardzo. Proszę ładnie tu pakować. No. Jednego mi brakuje. O, jest. Elegancko? Przecież to cholerstwo znika mi. Dobra. Przecież ja muszę złapać ostrość na tym, no. Oni nie wiedzą, z kim mają do czynienia. Nie wiedzą, że ja ślepy. No ale dobra. Układamy teraz brykieciki. Dobra, tu jest 3 dziecha. Zamarkuj i proszę bardzo. Pozbierajmy te szklane bloki, bo za chwilę jak słoiki zaczną stąd wyskakiwać, to się zdziwimy. Ciekawe, ile tego już się narobiło. Już słoiki wyskakują. Dobra, tu jest 36. Zamarkujmy. I przyniosę jeszcze paletę. O, ten już jedzie bardzo fajnie. To za chwilę jedno zlecenie zakończymy. Ładnie zarobimy. A tu niech się to zrobi, bo... Bo to szkoda tam. Żebym ja się na to patrzył, bo mnie nerwica jakaś weźmie. Czyli tak, to do dostawy. Pięknie. Walczymy o 18 poziom, tak? No i do 20 poziomu generalnie ta seria tutaj będzie dociągnięta, bo... No bo tak, no. Tak powiedziałem i tak będzie. Już zapowiedziałem, że będę starał się do tego 20 dojść. Niewiele nam już brakuje, no to dlaczego miałbym teraz przerywać? 8,5 koła cena wyjściowa. No to zobaczmy, 18 tysięcy może. Zobaczymy, o ile oni podniosą. No niewiele, to my powiedzmy 16 tysięcy. Zachęćmy ich w ten sposób. Dobra. To może 14 tysięcy. No widzę, że się zbiesili. Ale to też jest dobre. To też można w ten sposób. Dobra, co my tam mamy? Te szklane słoiki, ale jeszcze tutaj metal. Metalowe ci puszki i metalowe kable. Kable, Boże, metalowe kable. 36 i metalowe puszki też 36. Proszę bardzo. I sru. I niech się robi. Ktoś tam powiedział, że bezsensowne jest targowanie się i marnowanie czasu tutaj na targowanie się, żeby powiedzmy
jakieś marne kwoty uzyskiwać, a odpuszczanie, odpuszczanie skrzyń, gdzie 200 dolców jest. Słuchajcie, z tym targowaniem, to przede wszystkim ja głównie to robię dla was, dla takiego, można powiedzieć, leciutkiego roleplaya, nie? Bo ja nie muszę się targować, jak ja nie nagrywam, a sobie tutaj działam, ja biorę bez targowania te oferty tutaj, złomu czy tam, no nie, od Georginy czy tam Wiktorii wcześniej, to już były ceny ustalone, ale tutaj z ofert złomu, to ja bez targowania biorę. Natomiast nie wiem, komu to przeszkadza, że ja sobie tam wezmę i podywaguję trochę. To jest ciekawe, bo tu mamy mieszane plastikowe pudełka 36 i 36 gazet, 7155 cena wyjściowa. To my możemy zacząć, powiedzmy, od 16 koła i zobaczymy, czy na 9 stanie. Może nawet 10, ale wątpię. No dobrze, to my 14 tysięcy. No, idzie jak krew z nosa. 12 tysięcy. Aha. Czyli nawet do 8 nie doszło. No ale dobra, robimy to też, nie? Robimy to też. W porze. Coś tam jeszcze można? No tutaj nic ciekawego nie widzę za jakieś wielkie hajsy. O, to jest ciekawe. To będzie można wejść. Ale najpierw przejdźmy do gazet, tak? Czyli 36 gazet. Niech to się tutaj robi. I teraz plastik. Matko i córko. I z plastików pudełko. Też 36. Natomiast my tutaj może sobie weźmiemy te rzeczy, uprzątniemy. Tam widziałem, że już coś odleciało. Ono tutaj z powrotem. Jak ty możesz mi tak robić? Oho, idzie pani kierownik, bo już się strzepała. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się cieszysz? Idź, ja nagrywam. Idź się połóż. Połóż się, zostaw mnie w spokoju. Ja jestem na ciebie śmiertelnie obrażony, bo mi nie pomagasz w pracy, no. Także ten. Tak, pani kierownik, proszę państwa, dzisiaj jest strasznie, strasznym leniuchem. Więc ona się tylko rozkłada. I takie tam. Cholera, miałem zdjęcia pokazać tego nowego aparatu, kuźwa i... Znaczy aparatu, no te, które zrobiłem, nie? Nowym aparatem. No i mnie się zapomniało, no to przy montażu. Teraz dopiero, a film już na kanale się pewnie ukazał dla was. Znaczy, jeszcze w sumie nie, bo to nadal jest dzień poprzedni. Dobra. To ogarniamy. Kable już jadą, więc następne zlecenie za chwilę będzie do zakończenia. Już jedno czeka na zakończenie, więc fajnie. Tu już się nam wszystko porobiło, więc też fajnie. Gazety do zbioru. Więc jeszcze gazety zbierzmy. Oho, tutaj to. Się nalatam z tymi paletami. Ale dobrze, bo roboty zdążą to wszystko poogarniać, więc... Więc dobrze. Jeszcze 3 palety będę musiał, tak? Czy ile? 2. Jedna już jedzie. Dobra. Aha, teraz się już nie... czekajcie, bo muszę to... Nie ta literka. Dałoby się pewnie zamarkować, ale... Złą literkę kliknąłem. To nic, to nic. Ogarnijmy to. I sru. Także dobrze, roboty niech zwiozą gazety,
A my, o, chłopaki przyjechali, bardzo dobrze, elegancko. A my zakończymy te zlecenia, które tam żeśmy przyjęli z różnych dziwnych firm. Aha, to musi czekać. To jest do zakończenia. Elegancko. Dalej, co to tam jeszcze? To jest do zakończenia. Też bardzo elegancko. No i jeszcze tylko... A no właśnie. Cholera, mogłem się chyba przerzucić z oferty na ofertę, więc... Więc trochę dałem ciała, ale... O, i to elegancko. No dobrze. Co dalej? Co dalej? Tu nic nie ma. Gdzie my żeśmy byli? Tutaj byliśmy, tak? O, to bym chciał. 36 plastikowych butelek plus 36 plus 30 plastikowych wazonów. Może od 15. Zaraz zobaczymy, na czym stanie. No to może 13. No to może dyszka. Okej. To ja bym chciał 9,5 tysiąca. Powinni się zgodzić. Zobaczmy. No i gitara. Zgodzili się. Bardzo mnie to cieszy. Co wy macie do zaoferowania? Nic. A tutaj to dopiero od 18 poziomu, więc jeszcze pół levela trzeba by poczekać. Natomiast idziemy robić plastiki. Tutaj to już jest koniec? Tak, oni tutaj już wszystko zrobili. Ile tego mamy? O. To może nie wystarczyć. Plastikowe pudełka 36. No to rób. Ale na wazony już nie styknie. Chłopcy się rozładowują. Zobaczmy, ile mamy plastiku tutaj. No, słabiutko. No to nawet mi się nie opłaca tematu robić. Chłopaki jeszcze tam noszą, więc... Musimy poczekać, aż się rozładują, bo przecież jeśli nie. To nie ma sensu sortowania włączać. Dobra, dużo wam tam jeszcze zostało? Aha, dobra, ten już drzwi zamknął i ten już też drzwi zamknął. Więc oni to zniosą. Za chwilę posortujemy to wszystko. Poprosimy tutaj pracownika. Muszę się, kurczę, za to zabrać. Tylko właśnie, jak to zrobić? No bo tak, jak tylko otworzę drzwi do mojej ciężarówki... To przecież oni zaczną to wypakowywać i wrzucać tutaj, nie? A wy tam mówiliście, żeby sortować na boku, nie? A wora da się otworzyć? No, no i sortuj te odpady. Nie wiem, na co ty czekasz, co ci się zastanawiasz, jak tu czasu nie ma, no? Hopie. I troszkę mało. Dobra, połączmy to i weźmy jeszcze stąd. Tutaj jest wybrane, ok. To zbyt wiele to nie będzie. A tutaj to co się wydarzyło? Czemu to się nie robiło? Jestem bardzo rozczarowany. Plastikowe wazony, ile to jest? 30. To zakontraktujmy to, jak to też się robi. Czemu tam to się nie robiło? To jest bardzo zastanawiające. Już to tutaj poukładam. Mamy na to 2 dni, więc w razie czego
po te brakujące to do... z kolejnego dnia weźmiemy. Prawie 155 tysięcy na koncie. Nie ma na co wydać. Także trochę lipa. To już zamarkujmy, weźmy kolejną paletkę. Dobra. Tu mamy. I teraz te wazony, czy tam donice. Obojętne. Niech to się zrobi. Już jest 19, ciemno jak w szambie, niebo piękne. Kazaliście, no zasugerowaliście, że żeby popatrzeć w niebo po zmroku, no proszę bardzo, patrzę. No i rzeczywiście bardzo ładnie niebo jest zrobione. Także tak to wygląda. Ajajaj, czy ja to zdołam zrobić? No nie zdołam. Zabrakło mi niestety plastiku. Szkoda. Wypsztrykałem się ze wszystkiego. No więc trzeba będzie w takim wypadeczku przekimać się, wysłać tutaj moich miglanców na kolejną robotę. Pamiętać o tym, że mam ich 6. No i co? No i dalej zarabiać. No jeszcze mamy czas. Jeszcze mamy czas. Proszę Państwa, dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.